Śląsk.net.com wita bardzo serdecznie z przepięknego, kameralnego stadionu w Starowicach Dolnych. Ostatnia kolejka rundy jesiennej. Dzisiaj LZS Starowice Dolne, czyli ostatnia drużyna w tabeli trzeciej ligi, podejmuje Śląsk 2 Wrocław, czyli lidera tychże rozgrywek. Już jesteśmy po losowaniu stron. Filip Michalski, numer 9 na koszulce, wielka odpowiedzialność. Na nim dzisiaj spoczywa, dostaje ogromną szansę, początek sezonu bardzo udany. 8 bramek w CLJ U17 u trenera Wołczka właśnie rozpoczął spotkanie. Nie uwzględniamy tutaj Sebastiana Bergiera, ale mamy 1-0. Proszę Państwa, Filip Michalski, niesamowita historia. 16-latek, no tutaj dowiedzieliśmy się od naszego eksperta odnośnie wrocławskiej młodzieży, że na pewno nie jest on najmłodszym debiutantem w meczu ligowym Śląska, ale być może będzie najmłodszym strzelcem. Izydorczyk troszkę bez pomysłu, co zrobić. Odegrał na prawą stronę do Sobczaka. Sobczak, rzutka, skacze tam Michalski, nie ma bramki. Szpakowski do prawej strony, Izydorczyk nie zdecydował się na dośrodkowanie. Jeszcze wszedł w dribbling, Izydorczyk strzela z ostrego kąta. Broni Majchrowski. Gacz, teraz akcja, Horański! Minął się z piłką, nie ma faulu, sędzia pokazuje, gramy od bramki. Horański do prawej strony, bardzo ładna piłka, pędzi Nowosielski, środkiem wchodzi Nowacki. Nowosielski sam, ale bardzo słaby strzał. Dobrze ustawiony Dariusz Szczerbal, gęstą czuprynę. O, teraz fatalny błąd Kucharczyka. Calińskiego, właściwie strzał jest bardzo groźny, Szydzika dołożył troszeczkę tego. Teraz Skalet odbiera piłkę do spółki z Michalskim. Czy odda Skalet piłkę? Oddał Michalskiemu Michalski i nie ma bramki, aż fatalnie przestrzelił Filip Michalski. Czemu od tego nie kończył? Lewą stroną przedziera się po raz kolejny Izydorczyk do lewej nogi, przytrzymywany tam, jeszcze zagranie, chyba Majchrowski dotknął tę piłkę. Jeszcze zbiera drugą piłkę Boruń, ale już po gwizdku oddawał strzał. Celny, trafił do siatki Bartek Boruń, ale nie ma oczywiście bramki uznanej. Sędzia zakończył pierwszą połowę tego meczu. Śląsk po bramce z 7 minuty Filipa Michalskiego prowadzi z LZS-em Starowice Dolne 1-0. I witamy na drugiej połowie meczu LZS Starowice Dolne. Śląsk 2, Wrocław lider trzeciej ligi, rezerwy Śląska prowadzą 1-0 z ostatnią drużyną w tabeli. A teraz po raz kolejny z Wiechem na wyścigi ruszył Nowosielski. Przegrywa Wiech to w ten pojedynek. Nowosielski uderzył tutaj bardzo groźnie. Do Izydorczyka, Izydorczyk w stronę Michalskiego. Jest błąd tutaj, oj, jest faulowany Matias Kalet. I to musi być czerwona kartka. Ale to jest faul w drugą stronę, proszę Państwa. To niesamowita sytuacja. Szpakowski wyszedł szczęśliwie z tej akcji. Marcin Szpakowski już pędzi lewą stroną. Izydorczyk, czy dostanie piłkę? Świetne zagranie Szpakowskiego. Boruń! Boruń! I broni to Majchrowski. Teraz jest bramka. Jest bramka, proszę Państwa. Mamy 2-0. Strzelcem bramki Paweł Kucharczyk. Świetne dośrodkowanie Adriana Sobczaka. Fatalne krycie po raz kolejny w polu karnym za świetne zagranie. Teraz do Calińskiego, lewa strona, Patryk Caliński jeszcze próbuje na prawą nogę. Caliński wystawia Szpakowskiemu, Szpakowski w polu karnym jeszcze tutaj zrobił jakimś cudem jedno kółeczko. Caliński, Caliński uderzenie, ale otarła się ta piłka o nogi jednego z obrońców. Pietrakowski rusza za plecy, Horański do lewej strony, tutaj jest Rakowski. Piłka Nowacki i mamy bramkę! Marcin Nowacki strzelcem gola na 2-1. Bardzo dużo miejsca ma teraz Wiech i już odpalił Bułaskiego. Świetne przedłużenie, Skalet nie trafia tym razem. Patryk Ostrowski, ale teraz fatalny błąd bramkarza. Matias Skalet, 4-1. O, już wiem, czemu Zielona Góra wygrała tutaj 6-1. Teraz ładnie Jarzębowski, Boruń, ale po raz kolejny wygarnięta ta piłka przez Pietrakowskiego. Nowosielski, lewa strona, Nowosielski broni Szczerbal. I jest ten gwizdek. Mamy 3 punkty i mamy lidera na półmetku sezonu. Wielka
wielka sprawa dla rezerw Śląska, czyli Beniaminka tej trzeciej grupy, trzeciej ligi. Zwycięstwo nad innym Beniaminkiem, czyli LZS-em Starowice Dolne. 4-1 bramki Filipa Michalskiego. Druga bramka autorstwa Pawła Kucharczyka. Trzecia i czwarta autorstwa Matias Kaleta. W dobrych nastrojach, chociaż troszeczkę zmarznięci, będziemy wracali do Wrocławia, do domu.